odebrano wezwanie ochrony. Zostawiliście mnie. Obudziłam się w ciemności, słysząc, jak drapią w ścianach, jak szczury. A wy zamknęliście mnie tu z nimi, skurwiele. Powycinam je, powycinam je, powycinam. Tu Terence Kane. Wykonywałeś zabieg, więc zostawiłem to Warwickowi. Zachowa dyskrecję. Dostałem najnowszy raport z EGIS-7. Sytuacja jest gorsza, niż przyznaje kapitan Mathias. Już 40% populacji kolonii wykazuje symptomy. Depresję, halucynacje, agresywność. Ludzie tam umierają. Wiem, że to jest jakoś powiązane ze znakiem, ale mam za mało danych. Mercer, być może się myliłem. Potrzebujemy odpowiedzi za wszelką cenę. Ten pacjent, Brand Harris, może być naszą ostatnią nadzieją. Wymagane uprawnienia poziomu drugiego.
Isaac, jak sytuacja? Masz rig kapitana? Zajebie! Kurwa. Już nadaję kody. Hammond, widziałem to. Coś latającego zmieniło ciało kapitana w kolejnego stwora. To samo musiało spotkać Chena. Cholera. Może coś znajdziesz w komputerze głównym? Gdzie jest Daniels, kiedy jej potrzebujemy? Wracaj na posterunek ochrony. Tam jest bezpieczniej. Przynajmniej nadam ci wyższe uprawnienia. Isaac? Jestem. Co się do cholery dzieje? Według komputera silniki i simuli nie pracują. Tracimy orbitę, opadamy na Aegis 7. Boże, muszę iść na inżynierski. Nie ma na to czasu. Ta stacja kolejki nie działa. Chyba, że... Tutaj. Wróć na startowy. Stamtąd cię poprowadzę. Jeśli ten raport się nie myli, to jest skrót na inżynierski. Potwierdzone.
Sterowanie kolejką. Pokład startowy. Sterowanie kolejką. Potwierdzone. Thank you.
daleko. Pokład startowy. Sterowanie kolejką. Isaac, według raportu o uszkodzeniach za drzwiami do hangaru jest zepsuta winda towarowa. Otwieram je. Przejście w nieważkość. Będziesz potrzebował silników odrzutowych, ale zlecisz szybę tej windy na inżynierski.
Wyjście z nieważkości. Wyjście z ruchu. Uprawnienia potwierdzone. Dziennik techniczny, mówi PO głównego inżyniera Jacob Temple. Wciąż nie wierzę, że szef nie żyje. Po śmierci kapitana wszystko się posypało. Wszyscy są na skraju załamania nerwowego. Myśleliśmy, że skończy się na zamieszkach, póki to coś nie zaczęło wyłazić z wentylacji. Ich twarze, ja pierdolę, to byli moi kumple ze stołówki, przyjaciele Liz i byli chłopacy. I raptem nie wiadomo czemu silniki trafił szlak. Główny ledwie dyszy, a jeszcze tracimy paliwo. Chuj czemu. Idę z Denversem do składu paliwa, żeby to naprawić. Muszę zająć czymś ludzi, bo zwariują. Bez odbioru. Widzę, że jesteś w sterowni. Wiadomo coś o silnikach? Tak, ale to bez sensu. Nie mają paliwa. Centryfuga też nie działa. Jesteśmy uwiązani do 4 bilionów ton. Bez silników pewnie ściągnie nas na planetę. Dasz sobie radę sam? Jasne. Naprawić centryfugę, przepływ paliwa, zrobić pełny restart. Ale ty musisz ustabilizować naszą orbitę. Pośpiesz się. Będę w gotowości, Isaac.